Monika Richardson oburzona zachowaniem Doroty Wellman. Poszło o Piotra Kraśkę. Monika Richardson, 50L, jest oburzona tym, w jaki sposób Dorota Wellman, 61 litrów, przeprowadziła rozmowę z Piotrem Kraśką, 51L, w Dzień Dobry TVN, który opowiedział o swojej chorobie. Celebrytka dodaje jednocześnie, że do tej pory lubiła prowadzącą śniadaniówkę. Medialne problemy Piotra Kraśki zaczęły się w grudniu 2021 roku, gdy Super Express upublicznił, że prezenter faktów przez 6 lat prowadził samochód, nie posiadając do tego uprawnień. Wszystko wyszło na jaw podczas rutynowej kontroli drogowej. Pod koniec września tego roku Kraśko usłyszał w swojej sprawie wyrok. Sąd rejonowy w Ostrołęce skazał Kraśkę na karę grzywny w wysokości 100 tysięcy złotych i zobowiązał go do opłacenia kosztów postępowania sądowego. Później pojawiły się też rewelacje, że Piotr zalega z podatkami. To wszystko spowodowało, że dziennikarz zniknął z mediów. Wielu zastanawiało się, co się z nim dzieje. Piotr Kraśko w Dzień Dobry TVN przyznał się do choroby. Kraśko niespodziewanie pojawił się 1 października w weekendowym wydaniu Dzień Dobry TVN. Siedząc na kanapie śniadaniówki, wyspowiadała się ze swoim grzechów, tłumacząc swoje zachowanie. Zatrudniłem kierowcę i jeździłem z tym kierowcą przez rok, potem 2, 3, 4 i 5, na co oczywiście mam wszystkie dokumenty. Tak zdarzało się też, że usiadłem za kierownicą i to nigdy nie powinno się stać. To było głupie, idiotyczne i nieodpowiedzialne, przyznał. Jednocześnie przyznał się, że obecnie zmaga się z depresją. Padło również pytanie, kiedy zamierza wrócić do prowadzenia faktów. Kraśko nie podał konkretów, ale powiedział, że 4 listopada kończy mu się zwolnienie lekarskie. Jestem otoczony fantastycznymi ludźmi. W tej trudnej chwili doznałem niezwykłej, ludzkiej dobroci. I mogę powiedzieć, że kocham fakty. To jest wspaniały program. I kocham TVN, Dzień Dobry TVN też, odpowiedział. Rozmowa wzbudziła sporo emocji wśród widzów, jednak nie tylko za sprawą pojawienia się Kraśki. Richardson oburzona zachowaniem Wellman. Rozmowa z Piotrem Kraśką w Dzień Dobry TVN wywołała istną burzę wśród widzów i internautów. Głównie za sprawą tego, w jaki sposób przeprowadziła ją znany duet Dorota Wellman i Marcin Prokop. Wiele osób zauważyło, że prowadzący w dość ostry sposób odnosili się do dziennikarza, który opowiadał o swojej chorobie. Na profilu programu na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy, bardzo nieprzyjemnie poprowadzona rozmowa. Poważny temat poruszony, a potraktowany z buta, z całym szacunkiem, ale widać było niechęć Doroty do tego, co zrobił Kraśko. Zachowanie pani Doroty na końcu programu to jakiś skandal i to sformułowanie na końcu, grzeczny chłopczyk. To tylko część reakcji internautów. Głos postanowiła zabrać także Monika Richardson, która na swoim Instagramie zamieściła swoje wspomnienia związane z pracą w TVN, a jedna z fanek zamieściła komentarz. O czym mówimy, kiedy koledzy wczoraj na wizji dali taki popis i gnietli kolegę? Wielcy dziennikarze. Kropka, to było takie słabe, na który szybko dopowiedziała Richardson. Monika również nie ukrywa swojego oburzenia zachowaniem Doroty Wellman. Niestety zgadzam się z panią. Piszę niestety, bo lubię styl Doroty na antenie. Właściwie nie wiem, dlaczego tak się stało. W każdym razie to było bardzo niefajne.